Witamy panie i panów serdecznie na Międzynarodowym Strajku Kobiet. Jest nam bardzo miło, że tak dużo z państwa zechciało tutaj przyjść i towarzyszyć nam dzisiaj. Chcemy, aby wszystkie kobiety na świecie były wolne. Międzynarodowy Dzień Kobiet, strajk międzynarodowy, rozprzestrzenił się na cały świat. W 55 krajach na całym świecie strajkują dzisiaj kobiety, które walczą o wolność oraz o inną niesprawiedliwość, która dotyczy nas. Bo z jakiej racji my mamy czuć się gorsze? Z jakiej racji my mamy walczyć o nasze prawa? Przecież to są wszystkie prawa, które dotyczą ludzi, każdego człowieka. Dlaczego jesteśmy stawiane w zupełnie jakimś innym rzędzie? To jest naprawdę koszmarnym snem, z którego wszystkie myślę, że chcemy wyjść. Dzisiaj pokazujemy naszemu rządowi, że to jest czerwona kartka, którą im przyznajemy za to, że musimy tutaj przychodzić, za to, że musimy protestować i za to, że zmuszają nas, że musimy myśleć, czy jesteśmy człowiekiem, dlaczego kobietę nie traktuje się na równi z każdym człowiekiem na całym świecie. Tradycyjnie trzęsie mi się głos, ale mam mocną potrzebę, żeby się wyzewnętrznić. Słuchajcie, tak na początku padły słowa i tutaj kłania się to, jak my myślimy. Ja się wcale nie wstydzę tego, że jestem kobietą i nie czuję się gorsza. Czasami bywam traktowana jako gorsza. I teraz pytanie, czy ja sobie na to pozwolę, czy nie pozwolę. Mam nadzieję, że wy sobie na to nie pozwalacie. Są różne sposoby, mniej delikatne i bardziej delikatne, ale tak długo, jak same nie będziemy pozwalać, żeby być traktowane jako gorsze, to się nic nie zmieni. Chcę wam powiedzieć, dlaczego ja tu przyszłam. Przyszłam między innymi dlatego, że przez 2 lata pracy na stanowisku prezydenta miasta zbyt często spotykam się w swoim gabinecie z młodymi, bezradnymi, zagubionymi dziewczynami, które zbyt pochopnie, nieraz nierozważnie zdecydowały się na macierzyństwo, bo nikt im nie wytłumaczył, czym jest antykoncepcja. Dziś są bardzo często samotnymi matkami. Z jednym dzieckiem, z dwoma, z nawet 3. Z partnerami mają te dzieci, a ci partnerzy poszli w świat. I mi zależy, żeby każda kobieta podejmowała decyzję o tym, że chce zostać matką w sposób świadomy. Owszem, niech to będzie partner, ale taki partner, który zagwarantuje życie w pełnej, dobrej rodzinie, gdzie będzie mama i tata. Ale jeśli nie zaczniemy uczyć nastolatków i dziewczęta i chłopców, jak ma wyglądać ich wspólne życie, także życie erotyczne, to niestety dalej będą w Polsce samotne, bezradne matki żyjące dzięki zasiłkom z opieki społecznej. Takie dziewczyny, które nie zdążyły skończyć szkoły, takie, które mają przed sobą bardzo trudne życie. I między innymi dlatego tu jestem. Jestem tu też dlatego, że moim marzeniem jest, aby każda mama od momentu, kiedy zajdzie w ciążę, do momentu oby szczęśliwego urodzenia była objęta dobrą opieką medyczną. A jeśli spotka już ją ten trud i to nieszczęście, że jej dziecko urodzi się chore, żeby to dziecko i ona jako matka znów były objęte i opieką zdrowotną, i opieką socjalną. Widzę wśród was mamy, dzieci, które są niepełnosprawne. Wy najlepiej wiecie, ile jest jeszcze do zrobienia, jak droga jest rehabilitacja, jak mało otrzymujecie pomocy. Ile potrzeba zdobyć dobrych ludzkich serc, żeby dziecku zapewnić rehabilitację, żeby zapewnić wszystko to, co każda matka chciałaby zapewnić swojemu dziecku. I po to tu jestem. Jestem tu jeszcze z jednego powodu. Dobrze panie wiecie, że wiele kobiet decyduje się na bycie, ja to nazywam, zawodową mamą. Poświęca się swoim dzieciom, ma ich często dużo, 3, 4, 5 i bardzo dobrze, to wspaniale, bo my chcemy, żeby rodziły się w Polsce dzieci. Po latach, kiedy dzieci wychodzą z domu, kiedy mąż odchodzi niekiedy w sposób naturalny,
Ta zawodowa mama zostaje z groszowym zasiłkiem socjalnym. Ona musi mieć zabezpieczoną przyszłość. To nie jest pretensja do tego rządu. To jest pretensja do wszystkich rządów, które od 20 kilku lat mówią, zawodowe mamy powinny być zabezpieczone przez system społeczny, powinny czuć, że wykonują pewną bardzo ważną misję i bardzo ciężką pracę. Niestety tylko słyszymy zapewnienia, obietnice, do tej pory nic z tego się nie ziściło.